drużyny zgłoszone do Ligi Wrocław na Kuźnikach szybciej niż zwykle zainaugurowały edycję jesienną. Już w końcówce sierpnia rywalizację podjęli przedstawiciele pierwszej i drugiej ligi. Cztery z sześciu drużyn, których spotkania prezentujemy w tym tygodniu, to debiutanci. The Old School jest nową drużyną, ale w jej składzie roi się od graczy znanych już z występów na Kuźnikach. Doświadczenie okazało się kluczowe w spotkaniu z Jason Aksabi, którym ekipa w nieustalonych jeszcze strojach... Twoja drużyna nie ma jeszcze strojów? A może stare są już wysłużone i niekompletne? Przyjdź pod adres na Szańcach 7A, gdzie czeka na Ciebie najnowszy sprzęt renomowanych producentów. Jakość spod znaku Ligi Wrocław. Zaaplikowała 10 bramek, nie tracąc ani jednej. Niebiescy zapisali się w protokole meczowym jedynie za sprawą żółtej kartki. Nazwa drużyny jest zupełnie nowa, The Old School. Przydomek La Sagesse z francuskiego, mądrość. Pożartowaliśmy sobie trochę z siebie, ponieważ jest wielu zawodników ze starszych roczników, nazywajmy to dojrzałych. Faktycznie osoby z zawsze ostatnich, z poprzedniego sezonu, z Czerwonych Diabłów, sprzed paru sezonów i kilku zawodników, którzy nie mają jeszcze żadnego doświadczenia we Wrocławiu. No i tak, i zobaczymy co będzie. Chcielibyśmy awansować, no ale to na razie tak zobaczymy, bo my się dopiero tak naprawdę poznajemy. Wielu z nas ze sobą nie grało, także no nie będziemy szaleć, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiaj było super, no ale jedna jaskółka wiosny nie czyni, zobaczymy. Jeszcze lepiej w sezon weszli gracze drużyny Przyjaciele z boiska. Nie okazali się wcale przyjacielscy albo nawet litościwi dla rywala i zaczęli od jednego z najwyższych pogromów w historii rywalizacji przy Sarbinowskiej. 17-0, a mogło być więcej, gdyby nie momentami za duży luz i kilka udanych interwencji bramkarzy. O prawdziwej sile żółto-czarnych przekonamy się w kolejnych meczach. Wtedy też będziemy mogli ocenić, jakie są perspektywy na sezon ekipy MedSurf United, ponieważ w pierwszym spotkaniu piłka więcej czasu spędziła w siatce bramki niż pod nogami białych. Kompletem zwycięstw zakończyli debiutancki sezon gracze CSW i IH, ale na inaugurację jesieni zaliczyli premierową porażkę. Rywal niewygodny, bo przecież Rycerze Ni to ekipa, która od lat okazuje się być za słaba na Superligę i za mocna na pierwszą. Wojskowi już na początku przekonali się, że jest spora różnica pomiędzy poziomami rozgrywkowymi, ale może to zadziałać na nich mobilizująco. Natomiast granatowo-żółci zapewne znów będą liczyć się w walce o awans. Po pierwszej serii gier na uwagę zasługuje jeszcze wysoka wygrana Wolves ze spadkowiczem Clue oraz podtrzymana czarna seria Azurobianko, które od połowy wiosny zalicza porażki, tym razem z Beniaminkiem FC Amrest. Subskrybujcie Wrocław TV na YouTubie. Wystarczy kilka kliknięć, a znajdziecie się w elitarnym gronie subskrybentów. A jak Wam się kanał nie spodoba, to w każdej chwili możecie możecie kliknąć, że Wam się nie podoba.